Dobra, jestem z powrotem. Dość dużo czasu mi zajęło i mój telefon jest tutaj, dobrze. No, ponad 29 minut? Jakoś tak? Kurczę, te odcinki będą naprawdę długie. Przez co niestety gra ma piękne efekty graficzne i takie tam innego. Mam na przykład 34 giga mi zajmuje ten odcinek na dysku, ale potem skonwertować to może z 1 giga będzie. Dobra, najwyżej będę nagrywał pół godziny odcinki dla was. Teraz zaczniemy akurat. Ten dźwięk silnika jest piękny. Właśnie o czym się kobieta. Wow! Patrz jak jedziesz. Co tam pojedziemy ten naokoło? Jedziemy tak jak ja chcę. I'm going to bed. Keep the noise down, Ed. I need some fucking rest. Come on up. I'll sneak you in the back door. Wouldn't have it any other way. Od razu już, tak? Zabawy. Nothing like a brisk evening drive to quicken the blood. Except perhaps a single malt McGarren, aged 30 years. Must be Christmas. Lucky for Jews and me, you came sliding down the chimney when you did. Christmas, is it? Oh, I'm afraid I've been a bad girl. Aye, I'm certain of it. Whatever happened after that weekend in Monaco? You never rang me up. You never gave me your number? Oh, that's hardly an excuse. You're not still pining for Jules's little sister, are you? She's a bit of a bore, don't you think? I don't think I'm her type. So, you in town for the race? What can I say? I have a weakness for men in fast cars. I've been all over Europe following the circuit. Mum and Dad are mortified, of course. Beats working for a living. I wouldn't know. What's this for? Shaving your legs? A girl should always carry protection. One day you'll have to tell me how you came by these scars. We've done enough talking for one night. No jak to skąd wiznę ma? Z jańskiego baru. Żartem mówiąc. Taki jaki żarcik czy coś. Nie, do Jańczyków nic nie mam. Tylko po prostu ja nie na... Francuzów jakoś nienawidzę. Where's the Duchess of York? Dunno. She was gone when I woke up. To be honest, I feel a bit used. Oh, my heart bleeds for you. Come on, let's get to the track. Okej. Co mam to podążać? Aby pojechać w wóz, podpięknie do drzwi kierowcy ciśnienia. A co tam? Siema! Avengers! Dzięki za samochód, śmieciu! Wow, Jezu, ale do nas strzelają. Ci, nie wiem, co się wtedy nie pieprzyli. O, czołg! Czołga mają, wspomniałem. Dobra. A muszę ich zgubić, muszę ich zgubić. Fuck. Dobra. A co tam, do co najpierw od razu się ten pojazd faszystowski, czemu nie? Myślę, że ten czołg nie strzela. Ale tylko nie tylko tak ostro do zdoby. Żeby nie straszyć turystów. Ani nic. Właśnie, można jakoś tam bić? A można zmieniać obraz kamery, dobrze wiedzieć. A wolę taki obraz. Znaczy takie ustawienie kamery, wolę. Czemu nie? Idziemy. Ale to nazista tu skręca. Ile tych Niemców? Pojazd opancerzony, czemu nie? Jezu, co ci tak ludzie tutaj wszyscy powoli jeżdżą? Zobacz jak mi wyścig pójdzie. Wow, kobieto! Pod koła mi wpadłaś. Prowokowanie? What? Prowokacje już robiłem? I
Ile fleszy. SS, Wehrmacht, wszystko. This is your moment, Sean. Remember what I taught you. I trained you to win. Watch your ass out there. These Nazi bastards are out for blood. Drivers to starting positions. I'll see you at the victory party. No, będzie niezła jazda, wyścigi. Jaki Need for Speed będzie teraz? Albo Fast and Furious. No, nazistowski dupek. Ten co kiełbachy lubi. Niemieckie. Dobra. Ja jestem gotowy do... Niektórzy naziści są za duzi i za silni. And they're off! The 1940 Saarbrücken Grand Prix is underway! Powiedzmy, powiedz, stary. Wow, szybkość. Jałka! That's the way, sweetheart. Let's show them how pretty your backside looks. Oh, I'm coming for you, jerker. All fucking right! A, tylko nie, żeby nie zjebał dozy. Przypomnijmy. Trying to get stuck in. Let's show these crop bastards how we do things in Belfast. Wow, jaki lifting. Mały lifting zrobiłem. Mocno nie przywitałem się z gościem. Jezu. Zakręty ostatnio. Spada nie mnie. Is now only 5 cars behind the leader. It seems Kurt Dierker may have a new challenger to contend with. Sean Devlin is making his move in the Mourinho Aurora. Devlin continues to gain ground. He's pushing the Aurora right up to the limit. Devlin's putting it all on the line, but he'll need more than youthful enthusiasm to get past Germany's Kurt Dierker. The Aurora has taken second place. I can hardly believe my eyes. This illiterate Irish upstart threatens to besmirch the honor of the German people. Hold it together. Here they come! Top of the morning, shithead! The patriotic shithead. Heroes of the Luftwaffe, flying for the glory of the fatherland! Luftwaffe, jakoś, tak? Zacznijcie mi zrzucać bomby i strzelać do mnie. To dopiero byłby wyścig śmierci. O, tak. Jedziemy. Yeah! Gdzie ten Niemiec? Jezu, jak ją do przodu, co ma tam? Silnik rakietowy? Pod maską? Najgorsze jest to, że rywale są tam. Trzymajmy nowy na gardle. Loyal citizens, please stop by the political booth and pick up your armbands to show party support. Participation is mandatory. Popalcie polityczne opaski na ramię. What the fuck? Okej. Okay. Prowadzę, jestem skupiony na wyścigu i tylko czytam czasami to napisy, się pojawiają czasami. Zdążę załapać. Teraz jestem typek. Coś kiepsko ciśnie teraz, a specjalnie. To paliwo się kończy rakietowe? Yeah! Wygram to śmieciu. Ty śmieciu! Co za niemiecka paluwa? Znaczy kiełbasa. To jest niemiecka kiełbasa jedna. Deutschlandwurst, czy jakoś tak. First place goes to Germany's Kurt Dierker, driving the silver dart for Team Doppelsee. No, Sean. I forbid it. Did you not see what that bastard did?
The race was mine, Vittori. Don't go looking for trouble. It finds us all soon enough. It's time we went home. I'll see you to the Aurora. Wait for me at the pit. What's that? That is where the Silver Dart will be on display after tomorrow's ceremony. What ceremony? In honor of Gioka's victory, the latest triumph of the Aryan race. Oh, bollocks. It'd be a damn shame if something were to happen to Jerker's car before the big shindig. You mean some kind of freak accident? Oh, that would be terrible. Aye, tragic. Who's up for a little Sunday drive? I'm game. Where are you two going? Vittorio told you to wait here. We won't be long. Jules, don't be a fool. If you want to get yourself killed, I can't stop you. But leave my family out of it. Jules is his own man. If I may chime in... It's not polite to eavesdrop. Didn't they teach you that in boarding school? Quite the opposite, actually. Perhaps you were too busy screwing your teachers to notice. Please, we can't all die virgins. Brother, let's go, Jules. You're making mistakes, Sean. When did you become the voice of prudence? Dirk isn't who you think he is. Oh, he's not a motherless, arse-faced knob jockey. He's dangerous, Sean. Let it go. Thanks for the tip. We'll see you girls later. Jednym trzykiem się nie zadziała. Będą stanowi wykonać się tę nagrodę. Here comes our boy. Let's find out what he's up to. No pewnie, zaraz przekonamy się. Oh, just get in the fucking car already. Don't get too close. We don't want to spook him. Hang back a bit, but don't let him out of your sight. This isn't the first time I've run a tail, you know. Musimy uważać, żeby pasek się jakiś nie zapełnił pod wyżywaścierniczą. Stopa, siedzimy niemieckiego. Niemiecką kiełbachę siedzimy. Wow, 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 ej, o to jest nie fair, to był zakręt. To jest bardzo podejrzane, że ty na zakręcie mnie zauważyłeś, jak ja się zastanawiałem, gdzie skręcać, czy coś? Jezu, ja tych samochodów nagatuję, jeśli... A wiecie, tutaj... Uwaga, przechodnie! What the fuck? Gość rozjechał kogoś? You're going to lose him! Nie zgubię go. Spokojnie. Przecież to jest taki ruch na granicy, że nie wiem. Careful, we are too far back. Jezu, to źle, tamże. Ten jedzie po chodniku. Ten z dupy się pojawia. Looks like he's headed out of town. There's only one place he could be going. The Double Sig Motorworks. That place is going to be crawling with crowds. This scheme of ours could get tricky. I've heard rumors about that place. Some people say they're making more than cars out there. The head of Doppelsieg has powerful friends in Berlin. Aye, Karl Eckhart. I saw him at the race with that banshee bodyguard of his. Franziska, she's one cold bitch. Okay, yeah, sure. That's the motorworks up ahead. Let's stash the car and take a closer look. Okej, okay, gdzieś schowamy samochód. On the left. You don't want him to see us. Fancy a little exercise. I didn't come all the way out here for the view. Pretty rude of us to drop in without an invitation. I'm French. I'm supposed to be rude. Come on, let's get over that wall. Co? Francuzi są niegrzeczni? Looks like a good place to climb over. Kiedy Francuzi byli niegrzeczni? Niby to Francuzi to niby byli kulturalni, ale coś mi tu gada pierdoły. Oh, fuck! You alright? Yeah, get over here! Dobrze, wchodzę już. Łach.
parkour. How did you learn to climb like that? Creeping out of bedroom windows at 3 o'clock in the morning. There's no way I'm letting you dead, my sister. Nice place. They should have a great view of the lake from up here. There it is. What do you say we take it for a little test drive? Right over that cliff? You can do the honors. I prefer to watch. Okay. O nie. Okej. Okay. Czyli do rzeki mam nie wpaść. Dobrze wiedzieć. Bailo! Now! Nie but! A, już tam wypadłem. O tak. O tak. Bailo! Now! Woo! Ojej, oj. Looks like I need to work on my parallel parking. Maybe we should leave a note, eh? Dear Wanker, sorry about the bang-up. Send the bill to me arse. Oh, give me right arm to see the look on that tosser's face. That can be arranged, Herr Devlin. Shite. Hold on, Juice. Stay with me. Stop! Stop this! For God's sake, stop hurting him! Sir? I'm here, Juice. I can't see. Juice. Your friend cannot hear you at the moment. I'm afraid the pain was more than he could bear. Franziska tells me you have been eager to see the look on my face. I hope you are not disappointed. What the fuck is going on here? Do you believe I spend every waking minute behind the wheel of a race car? I have other, more practical talents with which to serve the Reich. My services are in great demand of late. Why are you doing this? I'm a patriot. You're a fucking animal. We are all animals. Beneath the skin. My godfather taught me that. He was a butcher, did you know? He taught me that the flesh holds no secrets. Once the skin has been removed. Jezus, zestaw. I had a long talk with your friend. He sang like a bird. But he could not tell me what I most want to know. And what is that? Bishop is not half as clever as he thinks he is. He imagines that we are all blind to his childish schemes. Typical British arrogance. Who the fuck is Bishop? Maybe you should be talking to him. Do not insult my intelligence. We know that you are a British agent. We know that you were sent here to conduct surveillance on this facility. What? You think I'm working for the damn Brits? You must be out of your bloody head. Enough. You will tell me every operational detail of your mission. You will tell me. One way or another. Pull your head out of your arse, man. I've got no idea what you're talking about. Your choice is simple. You may choose to tell me exactly what I want to know, freely and without omission. In which case, you and your friend will return to France to live out the rest of your lives in peace. So? Or you may refuse. How are you there? I'm right beside you, Jules. In which case, neither of you will ever leave this room. Make your choice. Now. Go fuck yourself! The interrogation will continue when I return.
To fajnie, nagle tak siadł na Marine Corps. Poza tym mi się spodoba Luger ten z kastetem. Niezły pomysł. Should have been me, brother. Before this is over, they're gonna wish it hard. Najciemniejsza noc. Czekaj z fabryki. A tak się składa. Okej. Wow, jeszcze kogoś tu leżą prądem. Cichy zabójstwa. Rozkradnij się tu, a potem naciśnij R lub Z, by dokonać cichego zabójstwa. Ciekawe. Co zrobić Z? Weźmy pistolet, się przyda. Będziemy się skradać. Austin. Dobra, muszę tu opisać. Zobaczmy to. O! Mu robił mordę. Nice. Spinamy się. Trzeba spacją klikać. Skacz. Jancki gościu. Wow. Nie są możliwe w tych rękach, skoro potrafiasz tak swoje ciało podnosić. Chociaż nawet jak tak potrafię obić młode komuś. Chyba skazać im karki. Aha, już mam masę amunicji, tak? 80 pesów. Okej. Okay. Jedźmy na dół. Neuigkeiten von Farnisch, Herr Eckert? Der Truppenaufmarsch ist fast beendet. Wir sollten in Querze den Fels verrücken. Die Deppen würden nicht wissen, was los ist, bis es zu spät ist. Mniejsza. Ich brauche eine Zigarette. Ja, ich auch. Ich hab keine mehr. Dann hol welche. Jetzt. Da war ich auch nicht. Oder du kannst eine Vogel-Latrine in Dienst haben. Du kannst wirklich ein Arschloch sein, Bauer. Ja, ich fühle mich schrecklich. Mach schnell. Mach schnell. Cześć, zgubiłem się. Pomożesz? Chyba mi nie pomożesz. Niestety. W sumie ciekawe, że niby na początku wojny już Niemcy mieli STG-44. Okej. Okay. Gdzie ten? Weźmy STG. O, tu jest system tych osłon. Dobrze wiedzieć. Wow! O, żyj. Dobra, schowajmy się. Ojojoj, coś wybuchło. Spaliło Niemca. Spaliło niemiecką połowę. O, tak. Nie.
co szukałeś? Dobra, nie żyje. Mogę rzucić granatę. Aha. Znaleźć nie pod... Wow, to nie wiem, nie jest mniej, żeby się ubrane. Jakiś... nie wiem co. Pancerz. Co to jest? Wow. Rzucę granat! A, dwa granaty zmanowałem, tak? Zmanowałem się z jakąś osłoną. Dobra. Na. Mamy granat. Cię przywitamy granatem. Chyba to był granat ostrzegawczy. Że to mówię. Po prostu nie potrafi rzucać granatami. To też mam być tak. Oj, się. Ja rzuciłem tego granatu. Musimy wsiadać do samochodu i spieprzać stąd. Jeszcze raz. Coś. Ta, bo już zjebałem już. Tak. Za bardzo się skupiłem, jak jechać. Na tym pasku. Albo się nie skupiłem. Coś czytałem. Czemu się wydaje, że czołgi zdołacie? Wow. Ile Niemców! Ahoła! To musiało boleć. Na. Wow! Naprawdę? Czołgi będą do nich strzelać? Policja mnie goni, niedobrze, na motorze. Wow. Fuck you! Ach, widzę, że nie można strzelać z samochodu. Chłoda. Ale co tam? Bo jaki czołg tam był z dwoma łupami. Ja co zrobił za plac? Pancerkam uwagę. Zsunąć się! This is madness. All these soldiers can't be after me. Something's going down. Something big. Coś dużego musi się dziać. Też się pokój. Wow. It's an invasion force. God help us all. Those bastards started a war. Oh. Nieźle. Francuzi zaatakowali. To co to było za ten Francuz, nie było wojska. Ach ci Francuziki. Nie, niby wygrali wojnę. A, drugie ostatnie. Muszę sobie ciągnąć samochód do duszy już. Fuck you. No i tyle. Uciekajmy. Idziemy tam, gdzie wykażecie. Miejmy na zicu za ostatnie. To. You Italian pig! I didn't tell you to get up. Fuck you!
Rabinu, to jest właśnie tam. Muszę zapamiętać, że pod płytą się wybiera. Tam jest kościół. Tego nie ma. Przewodzisz na benzynę. Dobra, powinien już odcinek kończyć, ale chyba nie mogę. Sean! Veronique! Where is she? Through that door. Hurry! Dobra, muszę właśnie ratować tą kobietę. Muszę ratować. I... Auf Wiedersehen, Fräulein. Nie ma auf Wiedersehen. No to będzie dość długi odcinek chyba. Thank God you're unharmed, child. Thank Sean. They would have burned me alive. These men were Gestapo. What are they doing here? Dierker sent them. Dierker? Oh my God! Where is my brother? Where's Jules? No! Get away from me! This is your fault! You took him to that place! Jules! Stay here. More Germans will come looking for these. Where will we go? West. It's our only chance. Right. To Paris then. We'll get you home. Let's go. Oj. To nie wyjdzie, bo Francja już będzie chyba okupowana. Yep. Véronique! Oh, my child! Merci Dieu! We heard on the radio. The fighting at the border, we were so worried. I see you brought guests. These are Jules' friends, Jean and Vittore. They need a place to stay for a while. Someplace discreet. Where? But where is Jules? Did he not come with you? Maman... Something terrible has happened. Madame Rousseau. No. No, this can't be happening. Your son. He was like a brother to me. No, 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 mon petit fils! Young man, I must know. My son, Edie, was it quick? Aye, quick and painless. Bastard, the Kiran won't be so lucky. I took this from the farm. He would want you to have it. No i okej. Zaraz skończyliśmy już prolog. I chyba będę mógł zapisać. Trzy miesiące później. Mieliśmy trzy miesiące wcześniej, teraz później.
Ja nie będę mógł w końcu zapisać i znowu nie przeżywać tego wątku. Byłoby fajnie, jak pierwszy rzeźnia. Spotkać się z Lukiem na górze. No ba, będę tutaj kończyć odcinek, bo już jest już za długi. Widzę, że pół godziny muszą być na ten odcinek, bo misje mogą być naprawdę długie. Niestety. Dobra, po prostu misji jest stracone, aby... To jest misja? Ja nadal jestem w jakiejś misji, czy co? Dobra, tutaj najwyżej zakończę i zobaczę, jak to będzie wyglądać także, więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.